Dzień dobry Państwu. Prezydent Komorowski ogłosił na 3 listopada żałobę narodową po śmierci Tadeusza Mazowieckiego. Mainstreamowe media podają, że to był pierwszy niekomunistyczny premier Rzeczypospolitej Polskiej po upadku systemu komunistycznego. Otóż to wszystko jest nieprawdą. Cały Sejm, który został wybrany tych tak zwanych wolnych wyborach. Przecież tam było pełno komunistów, pełno agentów służby bezpieczeństwa, pełno ludzi, którzy byli wychowani przez ten system i zrobili w tym systemie karierę. Tadeusz Mazowiecki przez całe życie miał ekstra w systemie komunistycznym. Po pierwsze, zasiadał w tych wszystkich klubach inteligencji katolickiej, w nawiasie katolickiej, bo służba bezpieczeństwa tworzyła specjalnie takie pseudo-opozycyjne organizacje, między innymi dla katolików kluby inteligencji katolickiej, gdzie siedzieli ludzie, którzy byli przez służbę bezpieczeństwa delegowani, aby te środowiska kontrolować i żeby tymi środowiskami, krótko mówiąc, zarządzać. Więc Mazowiecki siedział w tych klubach katolickich, inteligencji katolickiej, kikach, w paksach, to wszystko były organizacje, które w nazwie miały katolicki. Też siedział w tych gazetach, które niby pisały troszeczkę przeciwko rządowi, ale w tych wczesnych latach 50. bardzo ściśle popierał partię komunistyczną, bardzo ściśle popierał Stalina i nawet występował otwarcie przeciw temu kościołowi, którego później w tych organizacjach pseudokatolickich udawał, że jest katolikiem. Między innymi podczas głośnej sprawy aresztowania, potem sądzenia na karę śmierci, potem zamiany na dożywocie dla biskupa Kaczmarka z Krakowa, wypowiadał się, żeby tego biskupa po prostu zniszczyć, żeby go skazać. To była nagonka komunistyczna na Kościół katolicki. I tak naprawdę wypowiedzi pana Kaczyńskiego o Tadeuszu Mazowieckim, że to jest pierwszy niekomunistyczny premier Polski, są nieprawdziwe, bo jak komunista były może być niekomunistycznym premierem? No nie może być. Jak wolne wybory w Polsce mogą być uznane za wolne, skoro pełno jest tam ludzi, którzy współpracowali, którzy tworzyli ten system komunistyczny. Te wszystkie kariery profesorów, nauczycieli, którzy później kontynuowali swoje kariery na uniwersytetach po 1989 roku, były możliwe dlatego, że swoje tytuły wyrobili właśnie w czasie kolaboracji z tym systemem. Tak więc Tadeusz Mazowiecki to jest właśnie ta komuna. Ta komuna to byli dziennikarze, profesorowie akademicy. To właśnie była ta komuna. To nie byli tylko i wyłącznie pracownicy tajnej policji politycznej UB czy Służby Bezpieczeństwa. Prezydent Komorowski ogłasza tą żałobę dlatego, że jest człowiekiem wylansowanym właśnie przez Tadzia Mazowieckiego, Icka Dickmana. On zaczynał swoją karierę polityczną, mówię o Komorowskim, właśnie w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był tam jednym z ministrów. Po prostu. I później wziął Mazowieckiego na swojego doradcę, kiedy został wybrany na prezydenta RP. Wchodząc na stronę prezydent.pl można zobaczyć, jakich doradców zatrudnia Komorowski, jakich doradców płatnych i jakich doradców bezpłatnych. Więc tak naprawdę te wszystkie apele w telewizji dotyczące żałoby narodowej, to powiem Wam krótko. Tadeusz Mazowiecki rozpoczął proces polityczno-gospodarczy w Polsce, który w chwili obecnej spowodował ucieczkę z kraju 3 milionów ludzi, ogromne bezrobocie, które w tej chwili w Polsce jest szacowane na 30%, a jeżeli do tego doda się osoby pracujące na tak zwane umowy śmieciowe, to nawet 50%, rozpoczął proces, podczas którego potencjał gospodarczy Polski, który nasz kraj ma, uległ zniszczeniu, uległ destrukcji, a czubkiem tej góry lodowej i można powiedzieć
taką kropką nad i, jest to, co się stało ze Stocznią Gdańską, w której ten proces zmian antykomunistycznych się rozpoczął. Stocznia Gdańska została zlikwidowana przez polski rząd i w tej chwili jest burzona. Ogromne dźwigi, które budowały statki, warte miliony dolarów, ogromne doki, w których cumowały statki, są burzone za pomocą buldożerów i same te burzenie tych ogromnych budowli w Stoczni Gdańskiej kilka dobrych lat musi potrwać. Tak więc widzicie, że możecie podziękować Tadeuszowi Mazowieckiemu, możecie podziękować Lechowi Wałęsie, który w tej chwili w Polsce jest znany jako Bolek. O Bolku nakręcono film, że to jest wielki bohater, co jest wielką ściemą. Możecie tym panom podziękować za sytuację materialną swoją i swoich rodzin, bo Polska w tej chwili jest zadłużona, tutaj dane są szacunkowe, bo zadłużenie jest ogólnokrajowe, ale jest także samorządów, a samorządy to też jest mienie państwowe, na 900 miliardów dolarów. A po zakończeniu II wojny światowej, która zakończyła się już 70 lat temu, straty polskie w stosunku do obecnego kursu dolara wynosiłyby 700 miliardów dolarów. Czyli w tej chwili Polska jest bardziej zniszczona gospodarczo niż po zakończeniu właśnie tej II wojny światowej. Jest bardziej zniszczona gospodarczo dzięki temu, co zrobił Mazowiecki, Balcerowicz, Wałęsa, niż gdybyśmy przeżyli II wojnę światową. Mało tego, sprzedali wszystkie firmy państwowe, doprowadzili je do upadku, co spowodowało, że brak jest w tej chwili polskiego kapitału, zadłużyli kraj i też spowodowali kryzys demograficzny, bo po każdej wojnie w kraju ubywa ludzi, tak czy nie? A z Polski uciekło w tej chwili 3 miliony ludzi, czyli potencjał demograficzny naszego kraju się zmniejsza, a co za tym idzie, jego możliwości gospodarcze. Czyli macie pewną wizję w telewizji, że ten człowiek jest bohaterem, a drugą wizję to macie w swojej głowie. Jak wygląda wasza sytuacja, waszych rodzin, waszych przyjaciół i wszystkiego. Apeluję do was, abyście absolutnie nie obchodzili żadnej żałoby narodowej, żebyście zamieścili w opisie, który jest zamieszczony w opisie, ten właśnie baner, nie obchodzę żałoby, na wykopie, na tablicy Facebooka, wkleili jako swoje zdjęcie na Facebooku, na demotywatorach i ten baner też mogli umieścić na Kwejku, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, że po prostu protestujecie przeciwko temu, że 20 lat po upadku systemu komunistycznego nadal naszym krajem rządzą ludzie właśnie z tej tak zwanej komuny, którą tworzyli pracownicy naukowi, dziennikarze i dzisiaj wielu dziennikarzy w Polsce to są ludzie z rodzin UB. Tomasz Lis, Monika Olejnik, Meller, Grzegorz Miecugo, to są właśnie oni. Komuna mimo 20 lat od swojego zakończenia formalnego nadal trwa w systemie, którym się przekształciła, w patologicznym systemie kapitalistycznym, w którym obowiązują zasady komunistyczne, bo w komunizmie, żeby mieć lepszą pracę, to trzeba było być protegowanym przez Służbę Bezpieczeństwa. A dzisiaj sobie wprowadzili korporacje zawodowe. Wprowadzili sobie ustawy, które gwarantują im, że korporacja zawodowa będzie wyznaczać ich ludzi do pracy w zawodzie dziedziczonym. 350 takich zawodów. Więc odpowiedzcie sobie prosto na to pytanie. Trwa komuna czy nie? Tylko w inny sposób, ale te same zasady obowiązują. I to wszystko jest możliwe, dlatego że od samego początku, kiedy ten system komunistyczny padał, zachowali w swojej własności media. TVN
Przecież właścicielem jest UBEK, tak czy nie? Polsat to samo. Więc mając media, a wpuszczając do kraju jeszcze kapitał zagraniczny, dla którego sprzedawali w Polsce zakłady po zaniżonych cenach, to wcale nie oznacza, że te firmy zostały sprzedane za złotówkę. Cały ten upadek komunizmu, który rozpoczął pan Tadeusz Mazowiecki, musicie wiedzieć, to był proces kontrolowany i to był proces, który wynikał z tego, że tym ludziom w komunizmie, czyli tej komunie tak zwanej, brakowało prywatnych majątków. Mieli darmowe wczasy, mieli mieszkania służbowe, służbowe samochody, ale nie mieli prywatnych majątków. To nie ludzie wyszli protestować w 80 roku, to Służba Bezpieczeństwa wywiozła z Polski jedzenie do Rosji, do krajów demoludów, żeby podburzyć ludzi, żeby wyszli na ulicę strajkować. Że niby jest akcja przeciwko obaleniu komunizmu. Ale od samego początku, wsadzając swoich ludzi na szefów opozycji, czyli Wałęsę, a kiedy Wałęsa objął strajk, z Warszawy od razu ruszyły samochody do Gdańska właśnie z Tadeuszem Mazowieckim, z Bronisławem Gieremkiem i tych wielkich opozycjonistów, przefarbowanych lisów, członków partii komunistycznej, policja ani Służba Bezpieczeństwa nie nachodziła w domu, nie robiła u nich rewizji, nie straszyła, nie biła ich pałami. Oni byli opozycjonistami koncesjonowanymi. Nawet siedzieli w lepszym więzieniu podczas stanu wojennego. Byli już przygotowani, wyselekcjonowani przez tą policję polityczną do zajęcia formalnego po upadku tak zwanego komunizmu najwyższych stanowisk w państwie, czyli już wyznaczyli sobie wtedy, kto z całego tego stada po odegraniu roli przed społeczeństwem zajmie stanowisko premiera, prezydenta. Już wtedy, tylko w inny sposób, wyznaczyli swój rząd. A mając telewizję, pokazują wam szopkę i wybierają coraz to nowe partie, powstają. Polska jest najważniejsza, to jest nowa partia utworzona. Jak będzie trzeba, to ją szybko wylansują. To samo Palikot. Dlatego pan Tadeusz Mazowiecki, musicie wiedzieć, to właśnie jest człowiek tej tak zwanej komuny. On swojej kariery politycznej w każdym razie nie musiał robić tak, jak robił Leper. Że musiał mieć poparcie ludzi, że musiał robić demonstracje, że był wsadzany do więzienia. On od razu na gotowe otrzymuje czas w telewizji, przychodzi do studia w telewizji, od razu ma popleczników, którzy ten system komunistyczny tworzyli, a teraz nagle już nie są komunistami, nie wiadomo kim oni są, jacyś profesorowie, jacyś doktorzy z różnych uniwersytetów, jacyś fachowcy, to właśnie, jacyś dziennikarze, to właśnie była komuna. To właśnie Tadeusz Mazowiecki, to właśnie była ta komuna, Bronisław Gieremek, to właśnie była ta komuna, to właśnie byli ci ludzie, którzy w komunizmie piastowali stanowiska, byli dziennikarzami. Czy wy myślicie, że Tadeusz Mazowiecki jako dziennikarz w systemie komunistycznym nie miał poparcia czy nie miał protekcji policji politycznej, jeżeli wszystkie gazety w kraju były państwowe, jeżeli była prasa koncesjonowana, czyli nikt nie mógł założyć gazety, jeżeli chciał i jeżeli nawet miał te pieniądze. A on, proszę bardzo, był dziennikarzem, dziennikarzem Wprost, prowadził różne gazety, pisał różne artykuły, a w początkowym okresie tego stalinizmu to bardzo mocno atakował Kościół rzymskokatolicki, dlatego że był pochodzenia żydowskiego, to nie był Polak. Krążą informacje na internecie, że prawdziwe jego dane osobowe to jest Icek Dikman. I dzisiaj tą legendę Tadeusza Mazowieckiego tworzą właśnie ludzie, dzięki którym ten cały system trwał i teraz przechodzi metamorfozę dalej. A dzięki Tadeuszowi Mazowieckiemu wielu ludzi komuny porobiło kariery, porobiło pieniądze w tym kapitalizmie i oni będą jego legendę lansować. Będą lansować legendę Mazowieckiego dzięki temu, że po 89 roku porobili ogromne pieniądze. Będą lansować legendę Lecha Wałęsy, Bolka, dzięki temu, że porobili pieniądze
na upadku tego komunizmu. Tylko i wyłącznie o to chodziło. Cała Europa i cały świat doskonale wie, i wielu Polaków zresztą też się orientuje w temacie, że po 1989 roku nasz kraj ekonomicznie stał się po prostu krajem trzeciego świata. Dlatego, że potencjał gospodarczy Polski dzisiaj znajduje się w rękach ościennych państw. W czasie komunizmu polskie fabryki należały do polskiego rządu, a nie należały do rządu, który znajdował się w Moskwie. Nie należały do Rosji. A w tej chwili wszystkie banki, które są w Polsce, należą do Niemiec, należą do Francji, Szwajcarii, Norwegii i są żydowskie. Wiele zakładów przemysłowych w Polsce to nie jest polski kapitał, tylko to są firmy niemieckie, francuskie, holenderskie albo zarejestrowane w Holandii, a o kapitale żydowskim. Czyli możecie Tadeuszowi Mazowieckiemu podziękować to, że zamiast stworzenia polskiego kapitału zostaliście po prostu z gołą dupą i po całej Europie się szwendacie, żebrząc o pracę jako obywatele Europy, jako obywatele środka Europy, kraju, który powinien robić ogromne pieniądze, nie powinien mieć żadnych problemów z bezrobociem, bo znajduje się na szlaku komunikacyjnym między Wschodem a Zachodem. A mamy w tej chwili to, że oni, jako postkomuniści, rozwiązali swój system z powodu ogromnej korupcji, która ten system żarła. Nie było tam takiego pojęcia jak patriotyzm, nie było jak ojczyzna, jak religia, tylko był materializm dialektyczny. Na talony samochód, na talony pończochy, wszystko. Więc potem była jedna wielka kradzież. Komu sprzedać zakład przemysłowy w Polsce za łapówkę, a ludzi później zagraniczny właściciel likwidował firmę, bo to była konkurencja, na przykład niemiecka firma Siemens kupiła zakłady produkujące telefony na Związek Radziecki w Poznaniu. Pierwszą rzeczą, co zrobiła, to dała ludziom odprawy, zburzyła budynki i maszyny wywiozła do Niemiec. I tak oni zrobili. To byli ludzie, którzy pracowali na stanowiskach urzędniczych, nie mieli pojęcia o realnej gospodarce, o produkcji. Typowe pierdzistołki, które chciały pieniędzy jak najszybciej i skorumpowały cały kraj, ten cały PRL się skorumpował, upadł z powodu korupcji i powstała jedna wielka degrengolada. A teraz, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, kiedy wszystkie firmy są przejęte przez Zachód, wiele firm państwowych już nie istnieje, doprowadzono całe gałęzie gospodarki do bankructwa, proponują wam co? Teraz już nie proponują wam pieniędzy, bo wstąpiliśmy do Unii i Unia pieniędzy nie daje dla zwykłych obywateli. Warunki życia się nie polepszyły, pensje nie wzrosły, tylko proponują wam teraz, wiecie co? Homoseksualizm i to, że wszystkiemu winny jest kto? Winna jest religia, krótko mówiąc. To jest ich propozycja dla was. Proszę zwrócić uwagę, że tacy ludzie jak Mazowiecki, Suchocka czy Kwaśniewski zawsze w telewizji są pokazywani w dobrym świetle, są pokazywani jako osoby bezkonfliktowe. Oni nie prowadzą dyskusji czy debat w telewizji, w których się kłócą z jakimiś niezależnymi partnerami. Oni mają dobranych ludzi do dyskusji i zawsze wszystko spokojnie. Takie wylukrowane marionetki. A jak wygląda działalność tych ludzi w polityce? Wygląda tak, że cały potencjał gospodarczy Polski zbudowany w ciągu 60 lat komunizmu, czyli zakłady przemysłowe, stocznie, fabryki samochodów, telewizorów, elektronika, fabryki produkcji papieru, cementownie, to wszystko padło i zostało sprzedane dla zagranicy, a w Polsce pracy nie ma. Kraj zadłużony na 900 miliardów, na sumę większą niż w przeliczeniu na dzisiejszą wartość dolara, straty Polski po zakończeniu II wojny światowej, które wynoszą 700 miliardów. Sprzedali cały kraj, pieniędzy nie ma i jeszcze Polska jest w tej chwili zadłużona. I mogę wam powiedzieć tylko jedno. Spójrzcie na tą Koreę Południową, tą przeciwną komunistycznej. Druga wojna światowa, kraj zniszczony. Wcześniej jeszcze okupacja japońska. Druga wojna światowa, potem wojna koreańska, kraj zniszczony, wojna koreańska, w której jeszcze brały udział Chiny i w tej chwili co macie?
Macie kraj, który na cały świat produkuje Samsunga, telewizory, telefony komórkowe. LG to też jest monitor krystaliczny produkcji Korei Południowej. Hyundai, Kia mają firmy, mają marki, które idą na cały świat. A Polska wszystkie swoje przedsiębiorstwa, które mogły wyjść z produkcją, zatrudnieniem, które mogły robić dla Polski pieniądze, doprowadziła do bankructwa. To wszystko po prostu zbankrutowało, zostało zlikwidowane. Narodowe Fundusze Inwestycyjne, w skład których wchodziło 500 przedsiębiorstw pod zarządami Janusza Lewandowskiego, zbankrutowały. Tadeusz Mazowiecki zresztą z Lechem Wałęsą pierwszą rzeczą, którą zrobił, to pozbawił pracy 500 000 ludzi pracujących w PGR-ach. Po prostu rozwiązano państwowe gospodarstwa rolne, zamiast przekazać tą ziemię dla tych ludzi jako spółdzielnie. Pierwsza rzecz, którą zrobił, to razem z Leszkiem Wałęsą doprowadził do bankructwa PGR-i. Ziemia, oczywiście to jest ta wartość, poszła jako wartość dla spekulantów zagranicznych. I wy chcecie takich ludzi, którzy naszą gospodarkę doprowadzili do ruiny, chwalić w telewizji? No trzeba po 20 latach doprowadzania do ruiny całej gospodarki, nie ma ani jednej marki polskiego produktu na rynkach światowych znanej, która byłaby marką światową, takich ludzi hołubić. 20 lat i nadal komuniści w tym kraju rządzą. Przecież to jest po prostu straszne, to jest tragiczne, to jest tragifarsa. Ale to jest tylko możliwe dzięki temu, że znają zasady gry w demokracji. Tą zasadą gry to oczywiście są pieniądze, które przechwycili dzięki Mazowieckiemu i dzięki Wałęsie. A to było możliwe dzięki temu, że pierwszą rzeczą, którą przejęli, to były media, telewizja. Utworzyli te telewizje koncesjonowane. I dlatego nie obchodźcie żadnego dnia żałoby. I dlatego pamiętajcie, że dzień żałoby oznacza to, że na 100 kanałach telewizyjnych, które są w Polsce koncesjonowane, będzie czarna wstążeczka, że umarł Tadeusz Mazowiecki. I musicie pamiętać, że to był człowiek, przez którego wielu z was nie będzie mogło znaleźć pracy, a jeżeli będzie pracować w Polsce, to nie wyrobi nawet emerytury, bo już w tej chwili, po zmianie ustawy emerytalnej w 1998 roku, są obliczenia, że żeby mieć emeryturę w wysokości 870 zł brutto, a netto 830, musicie całej składki płacić miesięcznie przez 26 lat 2200 zł. W Polsce została zniszczona gospodarka, służba zdrowia, system emerytalny, a w tej chwili są niszczone zasoby ludzkie. Oni się cieszą z tego, że jak najwięcej ludzi straci pracę i jak najwięcej ludzi z Polski ucieknie, po to, żeby jak najmniej ludzi było zdolnych w Polsce wyjść na ulicę z siekierami, powybijać okna w tych urzędach, popalić i żeby powstał ogólnokrajowy protest. Zlikwidujcie płakanie z tym Komorowskim po jego koledze, bo pamiętajcie jedną rzecz, że żona Komorowskiego, Anna Royer, to jest córka ludzi, którzy byli zatrudnieni w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, to jest dawne UB. Oni dokonywali na partyzantach Armii Krajowej i tak zwanych żołnierzach wyklętych, wiecie co? Co z nimi robili?